Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Avia i moi drodzy na samym starcie. Chciałabym was przeprosić za to, że w tym odcinku jest trochę ekran ucięty i przez to jest jakoś gorsza. Będzie też słyszeć moje całe rozwodzenie za dwa odcinki, tak wiecie. To jest jak w tych takich słynnych filmach, nie wiem czy oglądaliście Szkołę dla Elit na przykład, że macie takie urywki z chwil, które były w przeszłości, a ty jesteście w teraźniejszości. No to wy, moi drodzy, teraz jesteście, jakby mówię wam o przeszłości, a dopiero później jesteście w teraźniejszości. No, dokładnie. Tak w tym momencie bywa. Ale w ostatnim właśnie odcinku zauważyłam, że nie wiem jakim cudem źle ustawiłam sobie okno OBS. Nie mam żadnego pojęcia, jak to wyszło, aczkolwiek teraz sobie przypomniałam, mogło to być po nagraniu poradnika i zapomniałam po prostu o tym, żeby to okno zmniejszyć. No cała ja, kto by się tego spodziewał. Tak czy siak bardzo się cieszę, że nie ucięło mi tutaj żadnego paska, wiecie, po boku i w miarę to widać. Jeszcze bardziej się cieszę, moi drodzy, że nie nagrałam z Joną żadnego odcinka w tym czasie. No trochę gorzej, że nagrałam niestety speedbuilda. Ale no, jakoś będzie trzeba to przeżyć. Ale wracając do Simki, moi drodzy, do robienia anioła zbierałam się już z dobre półtora miesiąca. Aczkolwiek cały czas miałam problem taki, że nie mogłam znaleźć aureoli. Znaczy, aureole w sumie mam, nawet dwie chyba. Aczkolwiek nie mogłam znaleźć skrzydeł, które nie byłyby w akcesoriach do twarzy, tylko w akcesoriach do ciała. I znalazłam jakieś takie jedne... Powiem wam, że gorsze, ale nie najgorsze. Tak bym to określiła. Wiecie, tak sprytnie. Ani nie najgorsze, ani nie najlepsze, ale gorsze... zgubiłam się. Pewnie wy też. Przepraszam was ogólnie za to, że jestem taką paplą. Nie wiem, czy wam się to podoba, czy nie, aczkolwiek... ja mieszkam z trzema dziewczynami i na co dzień raczej siedzę w pokoju, bo zajmuję się nauką, jestem osobą, która jest sumienna i stara się uczyć, tak staram się. I oprócz tego, że chcę zaliczyć, chciałabym też zaliczyć na dobrą ocenę. Wiadomo, że na pierwszym miejscu jest zaliczyć, a dopiero później jest na dobrą ocenę. Aczkolwiek chciałabym to zaliczyć jakoś fajnie, więc też po prostu uczę się systematycznie. Ja też będziecie słyszeć za dwa odcinki, że mój organizm nie jest stworzony do tego, żeby uczyć się ciurkiem 6 godzin, tylko muszę rozkładać sobie ten czas, więc no, co mogę wam powiedzieć innego jak to, że uczę się cały dzień praktycznie, najpierw wykłady, pomiędzy wykładami coś tam próbuję ogarnąć, nagrywam filmiki, montuję filmiki, w międzyczasie robię sobie obiad, bo dla osób, które mogą nie wiedzieć, ja bardzo lubię gotować. Bardzo lubię oglądać TikToki, Instagram i tak dalej z jedzeniem. Ja po prostu uwielbiam to robić. Co prawda po gotowaniu często mam takie, o Boże, już mi się nie chce, po co ja w ogóle, po co ja tyle stałam w kuchni. Ale tak czy siak lubię to robić po prostu, jak jestem głodna, bardzo lubię jakieś wymyślać sobie jedzenia inne. Z Instagrama też jakieś właśnie próbować jedzenia. I cóż tam wam mogę jeszcze powiedzieć? Jestem osobą, która lubi jeść, Jezus Marian, więcej nie ma co do gadania. Jestem żarłokiem po prostu wielkim. Oprócz tego, moi drodzy, że siedzę cały dzień, uczę się, nagrywam odcinki, montuję, zgrywam mody, miniaturki i tak dalej. Oprócz tego, że jeszcze gotuję, to jeszcze zajmuję się sprawami w samorządzie, ogarniam mojej szkoły Discorda, ogarniam również coś takiego jak grupę na Facebooku, nie powiem wam nazwy dokładnej, ale jest to grupa, w której studenci mogą oferować innym studentom po prostu pomoc w nauce, na przykład przed kolokwium jakąś pomoc, pomoc z notatkami i tak dalej, więc taką grupą też się zajmuję. Przy okazji też mam działać jako grafik, aczkolwiek ja nie czuję się dobrze w grafice innej niż w Simsach i niż w takie jak tutaj robię. No po prostu nie czuję się aż tak pewnie jak w tym, co w tym momencie robię, bo te grafiki, które teraz robię, powiedzmy, że w miarę się już w nich pewnie czuję. Co prawda wiem, że mogą być oczywiście lepsze, ale chyba nie są aż takie najgorsze. Przynajmniej takie mam wrażenie.
I cóż, moi kochani, co ja wam jeszcze mogę więcej powiedzieć, bo ja tak zaczęłam się rozgadywać, tutaj widzę, że Simkę sobie gdzieś tam powolutku tworzę. Wy to widzicie w praktycznie takim czasie, jak ja to tworzyłam, bo zrobienie tej Simki zajęło mi z 15 minut, 16. Więc nie jest to jakieś po prostu szybkie tempo. Też widzicie tutaj właśnie aureolkę przecudowną. Starałam się nie zrobić tej Simki całej białej, ale ja mam jakąś manię robienia białych Simów, nie wiem czemu. Ty właśnie też macie te skrzydła, no nie są one najidealniejszymi skrzydłami, jakie ja bym osobiście wybrała, ale nie są najgorsze. Ja też powiem wam szczerze, że ja jestem osobą, która często, gęsto nie potrafi czegoś, nie potrafi powiedzieć nie, to jest okropny i koniec. Ja jestem osobą, a to w sumie jest okej, okay, może być. Taką, powiedzmy, że z jednej strony bezproblemową, a z drugiej strony, no już te problemy często sobie gęsto jakieś sama robię. Też nie wiem, czy podoba wam się taki format, w jakim ja to prowadzę, czy może byście chcieli wrócić do starego formatu, gdzie ja puszczam muzyczkę i sobie oglądacie po prostu Simkę. Powiem wam szczerze, że mniej roboty mam oczywiście z formatem, w którym ja wam puszczam muzykę, ponieważ tam tak naprawdę tylko puszczam muzykę i ja i biorę, przycinam jakieś fragmenty i tyle i na tym koniec. A tutaj jednak muszę przesiedzieć to 10 minut i mówić. Ja przy okazji najpierw nagrywam filmik, później go montuję, później włączam sobie ten zmontowany filmik, oglądam go i komentuję na żywo, a później po prostu ten głos, który nagrałam, wrzucam do filmiku, więc no roboty jest dużo. Jeszcze dzisiaj miałam zaplanowane, żeby sobie mody pozgrywać, ale jak to wyjdzie, to moi drodzy, może nie chce mi się już dzisiaj. Też wam powiem, że na ekonomii u mnie w szkole jest coś takiego, że by zaliczyć ekonomię, znaczy w sumie nie zaliczyć, żeby podwyższyć sobie ocenę z ekonomii, jest taka gra na internecie i w tą grę też zaczęłam grać. Jest to gra taka naukowa oczywiście, jest to gra, w której są filmiki, później do tych filmików są zadania typu, żeby odpowiedzieć ABCD, typu na przykład kolejnością ustawić. Powiem wam, że nie jest to najgorsza gra, ale też nie jest jakaś najwspanialsza pod względem, że na niektórych zadaniach się można bardzo strygerować i mimo, że wyczytałam, dobrze zaznaczyłam, to odpowiedź jest błędna. I to też co mnie wkurza w tej grze, no to jest gra na punkty i po prostu, jeżeli się źle odpowie, to się traci te punkty. A ja jestem osobą, która no po prostu perfekcjonalistką jestem totalną. Często miasto, jak przechodziłam jakieś gry, to ja nie potrafiłam normalnie przejść gry. O nie, bo jak zrobiłam jakiś błąd, na przykład jak jest Paper Please, nie wiem, czy wy kiedyś graliście w taką grę, ale to jest taka gra, w której sprawdzamy, jesteśmy na przejściu granicznym i sprawdzamy papiery ludziom. I ja w tej grze, moi drodzy, jeżeli popełniłam jakiś błąd, jeżeli kogoś przepuściłam, a nie powinnam, to ja automatycznie od razu wyrzucałam to i brałam po prostu od nowa save. Są takie gry, w których tak robię oczywiście. Są takie, w których raczej nie da się, ponieważ nie wpływa to bardzo na fabułę, bo fabułę my tworzymy, czyli takie gry jak Simsy czy Ark Survival Evolved, to są gry, w których my sobie tworzymy fabułę, więc raczej tam nie mam aż takiego wkurzenia, no tak coś się stanie. Raczej to jest wkurzenie na zasadzie, Boże, na przykład Sim mi się spalił, i tak dalej, ale nie jest to takie wkurzenie na zasadzie, że wczytać od nowo save'a od razu już, nie, to mam przy grach właśnie takich typów fabularnych, gdzie jeżeli coś źle zrobię, to mnie się po prostu coś dzieje wewnętrznie i no jestem perfekcjonalistką w jakimś tam stopniu i nie potrafię się często gęsto pogodzić z tym, że coś źle robię. I cóż, moi drodzy, teraz widzicie też zdjęcia, kiedy pocykałam, też nacykałam się trochę zdjęć, ponieważ ta Simka wyszła mi dosyć urocza. Powiedziałam, że to jest taki stanowczy trochę bardziej anioł, który zna swoją wartość, pokazuje i mocną stronę, jak się na ciebie patrzy, ale też potrafi pokazać swoją taką słabszą stronę, bardziej taką
niewinną, tak to anioł powinien być chyba niewinny. Tak czy siak, wszystkie mody oczywiście macie w opisie. Ja dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Jeżeli Wam się podobał, łapka w górę, subskrypcja i do zobaczenia. Pa, pa!